Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. W dzisiejszym odcinku będzie taka moja pogadanka na temat dramy, jaka odbyła się już 9 lat temu, a drama ta nazywa się FG Members. I tak, jeżeli właśnie sobie tutaj używacie Flight Geara, często możecie natrafić na np. statki powietrzne z właśnie FG Members, tak, które są hostowane w ramach właśnie zasobów FG Members. Mamy tu oprócz statków powietrznych też scenerię, czy też inne różne dodatki. Więc można powiedzieć, że jest to taki agregat, którego zadaniem było hostowanie niemalże wszystkiego chyba, co powstało dla Flight Geara. No ale też możecie pewnie zauważyć, że jak odwołacie się do FG Members na oficjalnym forum, to nie zostanie to miło przyjęte i zostaniecie przekierowani na oficjalne oświadczenie Core'a Flight Geara w sprawie FG Members. I takie oświadczenie można znaleźć tutaj na oficjalnej stronie, post, info. Tak, i tu mamy oficjalne oświadczenie w sprawie FG Members. Tak więc myślę, że warto wiedzieć, jak powstało FG Members, czym jest i dlaczego zostało potępione. A wszystko zaczęło się od repozytorium, można powiedzieć niewinnie, bo od tego, jakiego narzędzia, jakiego repozytorium będą używali programiści, jeżeli chodzi o przechowywanie statków powietrznych. Tak, repozytorium jest to narzędzie dla programistów. Obecną wiodącą technologią jest Git. Poprzednią technologią było SVN, więc można powiedzieć, że Git wyparł SVN-a. I jeżeli ktoś jest programistą, to na pewno z Gita korzysta, a jeżeli zamierza być, to na pewno będzie musiał, bo po prostu wszyscy z tego korzystamy. I każdy Gita no, w jakiś tam sposób zna i znać musi, jeżeli chce współpracować tak i pracować jako programista. No i właśnie wcześniej, przed rokiem 2015, samoloty były przechowywane na repozytorium Git. Wtedy było to na portalu Gitorias, który już nie istnieje, został tam przejęty przez GitLaba. W każdym razie było to na repozytorium Git, czyli repozytorium znanym i lubianym ogólnie przez programistów. No ale idąc dalej, twórcy Flight Geara stwierdzili, że jest pewien problem, dlatego że w tym repozytorium Git, gdzie były przechowywane statki powietrzne, był też przechowywany cały katalog data. Tak, jak zobaczycie sobie tam, gdzie jest Flight Gear zainstalowany, mamy katalog data. I w oczach programistów to jest osobne repozytorium po prostu. Tak? Takie repozytorium z danymi, które Flight Gear potrzebuje do prawidłowego działania. No jest to wszystko, tekstury, jakieś skrypty, GUI. I oprócz tego jest też katalog aircraft. I tu były kiedyś wszystkie statki powietrzne, jakie tylko Flight Gear oficjalnie wspierał. Obecnie mamy tylko dwa statki powietrzne, czyli Cessna, jako domyślny statek powietrzny, tak żeby było czym latać zaraz po zainstalowaniu. Jaki mamy UFO, takie do po prostu budowania scenerii. Tak, także widać, że tych statków powietrznych już tu wszystkich nie ma, no ale właśnie kiedyś tutaj przechowywano wszystkie też statki powietrzne. No i problem polegał na tym, że jak ktoś chciał pracować tylko nad jednym statkiem powietrznym, dajmy na to nad tą Cessną, to musiał pobrać całe repozytorium data, czyli razem też z tymi wszystkimi danymi, no i oczywiście ze wszystkimi innymi samolotami, co zauważono, że po prostu jest nieefektywne. Tak, po co to wszystko pobierać? I słusznie stwierdzono, że trzeba te samoloty wydzielić do osobnego po prostu repozytorium. No i wtedy w roku 2011 ktoś podjął próby, żeby użyć dalej Gita jako repozytorium statków powietrznych. I zrobiono to tak, że właśnie każdy statek powietrzny był w osobnym, miał swoje osobne repozytorium, ale też twórcy Flight Geara potrzebują mieć wszystkie samoloty w jednym miejscu, więc wtedy użyto też podmodułów, takie narzędzie Gita, żeby tworzyć podmoduły i wtedy spiąć wszystkie te repozytoria różnych samolotów do jednego repozytorium. Ale coś to się wtedy nie udało, już tam się nie wczytywałem dlaczego. W każdym razie eksperyment się nie udał z tym Gitem. No i dalej przez 5 lat debatowano, no co tu zrobić, jak to zrobić, żeby te samoloty przenieść do innego repozytorium może i jak to podzielić. No i po tych 5 latach dyskusji na liście mailingowej stwierdzono, że samoloty zostaną przeniesione do repozytorium SVN. Czyli można powiedzieć, cofamy się technologicznie, tak? Bo Git jest następcą SVN-a. I samoloty z Gita, tak postanowiono, zostaną przeniesione do SVN-a. Dodatkowo też ustalono, że będzie to na platformie SourceForge. Także obecnie na SourceForge mamy cały kod źródłowy hostowany tutaj na tej platformie. I mamy właśnie FG Addon, tak? Wtedy powstało FG Addon. Czyli wszystkie samoloty przeniesiono tutaj, jak widzicie jest to SVN, tutaj mamy SVN. No i mamy katalog Trunk, mamy katalog Aircraft i tutaj mamy już poszczególne statki powietrzne. No i tutaj właśnie Core argumentował SVN tym, że wszystko mają w jednym repozytorium, więc z jednej strony można wszystkie statki powietrzne też łatwo pobrać i z drugiej też strony SVN pozwala na pobranie tylko jednego katalogu, na przykład tego 717. No i wtedy pobieramy tylko ten jeden statek powietrzny i tyle.
Więc takie zalety ma tutaj SVN i dlatego no, stwierdzono, że będziemy używali ze SVN-a. No i też oczywiście tak było to na bazie tego niepowodzenia z użyciem Gita. No i tutaj mamy post na forum, gdzie oznajmiono, że statki powietrzne będą od teraz hostowane na repozytoriach SVN. No i to bardzo się nie spodobało jednemu użytkownikowi FlightGeara. Tutaj gdzieś niżej, tak, tutaj jest ten post. Post Iachim Kola, to był 2015, luty, tak, gdzie można powiedzieć, wyraził swoje zdziwienie i oburzenie, że jak to się cofamy do SVN-a. No i ja powiem, że rzeczywiście jest to może o tyle słuszne oburzenie, że rzeczywiście SVN, no ciężko się z niego korzysta, mało już kto z tego korzysta. No teraz jednak programiści w większości używają Gita i znają tego Gita, no a tutaj mamy SVN-a, co jest pewną blokadą, żeby w to wejść, tak, może być to pewną blokadą. Sam miałem przed tym jakieś blokady i nawet sam tak robię i widzę, że wielu twórców statków powietrznych też tak robi, że jednak pracują na Gicie, że zakładają repozytoria na przykład na GitHubie czy na GitLabie i pracują na Gicie ze swoimi statkami powietrznymi. Ja na przykład z dodatkami swoimi tak robię, że też pracuję na Gicie, a do SVN-a już tylko wrzucam releasy, czyli takie wydania, które już tak mają jakąś tam swoją wersję. Czyli ze SVN-em tak de facto nie pracuję, tylko tam sobie wrzucam już gotowy dodatek. Twórcy samolotów robią tak samo, po prostu już rzucają gotowy samolot, który już zrobili, opracowali sobie w Gicie, nie? Więc no, SVN jest tylko taki, tak, tam, żeby to wrzucić i tyle, nie? Ale nie, ale pracujemy ciągle na Gicie, no bo jednak programiści wolą Git. I to jest po prostu prawda, tak? To też widać. Więc w jakiś tam sposób, no, ten Iachim Kol miał rację, tak? Że jednak ten Git jest, no, popularniejszy i wszyscy go bardziej znają. Łatwiej się po prostu w tym Gicie rozwija oprogramowanie. No i tak, idąc dalej, Iachim Kol postanowił na własną rękę, można powiedzieć, ale też nikt mu nie mógł zabronić, tak, postanowił sklonować całe FG Data, czyli tak naprawdę całe te repozytorium z statkami powietrznymi, sklonować do Gita z wykorzystaniem submodułów, czyli można powiedzieć zrobił to, co nie udało się te 5 lat temu, tak, żeby użyć podmodułów Gita i stworzyć tak repozytorium statków powietrznych na Gicie. No i tutaj Iachim Kol informował o swoich poczynaniach, tak właśnie tutaj na GitHubie zaczął hostować tak FG Members i tam zaczął wrzucać wszystkie statki powietrzne. I tak tu sobie informował o tym wszystkim, co tu robił. Bardzo dużo pracy w to włożył, jak widać, dużo postów. Też stworzył instrukcję, taką prezentację, jak właśnie z tego korzystać, jak korzystać z Gita. No aż tutaj w końcu, tu mamy na stronie drugiej, tak, moderator tego forum napisał mu, że no, robi dosyć istotną rzecz związaną z dystrybucją statków powietrznych. I że to jest dosyć tak krytyczna infrastruktura FlightGeara i żeby może skonsultował to, co robi z core'em FlightGeara na liście mailingowej deweloperów. I Iachim Kol był zdziwiony, że w ogóle istnieje lista mailingowa, ale tak, stąd pewnie też nie wiedział, że trwała tam już 5 lat dyskusja. No ale tu mamy, że napisał list na tą listę mailingową. Możemy tutaj go sobie poczytać. Bardzo długi list wyjaśniający właśnie, dlaczego przenosi się na Gita. No i to już było widać w tej całej tutaj dyskusji, jakie zamieszanie też wprowadziło FG Members, bo już na przykład jeden twórca statku powietrznego no po prostu zadał proste pytanie, no to o co chodzi? Teraz mamy dwa repozytoria, to gdzie ja mam swoje zmiany wrzucać? Czy ja mam swoje zmiany wrzucać do FG Addon, do tego oficjalnego, czy do może FG Members, czy może do obydwu naraz, co będzie powodowało więcej pracy dla mnie? No tutaj Iachim Kol jak dla mnie różnie odpowiadał. Raz jakby sugerował, że to może niech sobie programista sam wybierze, gdzie chce, jak chce pracować, czy ze SVN-em chce pracować, czy z Gitem. Też pisał, że to skoro FG Addon jest oficjalny, to może pracuj z FG Addon i tam sobie wrzucaj zmiany, a FG Members będzie taką lustrzaną kopią, która będzie i tak zawierała wszystko to, co ma FG Addon. Też Iachim Kol tam sugerował twórcom statków powietrznych, żeby jednak wybierali FG Members. No i tutaj z całej tej dyskusji też zrozumiałem, że Iachim Kol miał taki plan, no, który po prostu sam przedstawił, że wszystkie zmiany, jakie są w FG Addon, w tym oficjalnym repozytorium statków powietrznych, będzie kopiował do FG Members. No, zrobi może jakiś automatyczny skrypt, który co tydzień będzie wrzucał zmiany. Więc FG Members zawsze będzie tym, co FG Addon. Ale dodatkowo ogólnie społeczność i twórcy statków powietrznych będą dorzucać zmiany do FG Members, no bo łatwiej się pracuje na Gicie, więc można założyć, że więcej commitów będzie, tak, będzie, więcej zatwierdzeń będzie w FG Members, więc to w FG Members będą statki powietrzne w lepszym stanie będą niż w FG Addon. Więc można powiedzieć siłą rzeczy, wszyscy uznają, że to FG Members jest tym głównym i oficjalnym repozytorium FlightGeara, ponieważ tam będą najlepsze statki powietrzne. Także taki był plan, tu już mi się zapaliła też czerwona lampka, że nie do końca się to powiedzie. Jeżeli FG Members miałoby tylko kopiować z FG Addons, to by się powiodło, ale jeżeli do FG Members też będą wprowadzane zmiany, to prędzej czy później dojdzie do konfliktu.
To znaczy, jeżeli ktoś zmieni ten sam plik w FG Addon i ktoś inny zmieni ten sam plik w FG Members, no to Git już sobie nie poradzi ze scaleniem tych zmian i człowiek będzie musiał ręcznie rozwiązać tak zwany konflikt, no i ręcznie powiedzieć, jak to ma się wszystko połączyć ze sobą, tak? A to już jest ciężka sprawa. Jeżeli to się samemu robiło to wszystko, no to jeszcze można wiedzieć, co się robiło i jak to scalić. Ale jeżeli zmiany wprowadzili inni ludzie, no to ciężko teraz wiedzieć, co oni mieli na myśli, jak to ma działać i jak to wszystko połączyć. To już jest bardzo ciężka sprawa z tym. Więc tak naprawdę wyglądałoby to tak, że z czasem te statki powietrzne z tych dwóch repozytoriów coraz bardziej by się od siebie różniły, coraz bardziej by się to wszystko rozjeżdżało. Doszłoby do pierwszego konfliktu i nikt by go nie rozwiązał, no to już by się tylko rozjeżdżało, tak? Więc plan nie do końca był chyba udany. Według mnie. No i doprowadziłoby to do rozdwojenia tak naprawdę, tak, że użytkownicy mieliby problem, no to jakiego samolotu używać, tak, bo na przykład w FG Addon ten samolot ma jakieś fajne feature'y i w FG Members ma jakieś inne fajne feature'y, więc rodziłoby się pytanie, no to czemu tego nie połączyć w jedno, tak, no to właśnie pytanie, to po co powstawało FG Members, tak, skoro i tak byśmy musieli wracać do punktu wyjścia i wszystko merge'ować do jednego. No i tak, ogólnie mówiąc, część tutaj ludzi na tej liście dyskusyjnej w jakiś tam sposób mogłoby się zgodzić na używanie tego Gita, ale część absolutnie temu tak nie była temu przychylna, dlatego że po prostu już 5 lat nad tym dyskutowali, tak, było pytanie, gdzie byłeś, jak cię nie było, jak 5 lat dyskutowaliśmy i postanowiliśmy, że będziemy używali no, SVN-a po prostu. No i też, żeby była jasność, nikt tutaj nie mógł zabronić istnienia samego FG Members, no bo jak najbardziej takie repozytorium, jak ktoś sobie chciał postawić na Gicie, no to sobie może postawić. Nie łamie tutaj prawa, licencja na to pozwala, wszystko jest ok. Tylko dla Core'a FlightGear'a jest ok, jeżeli to repozytorium będzie traktowane jako repozytorium strony trzeciej po prostu, tak? Że to nie będzie oficjalne, tak, repozytorium FlightGear'a. I takie było stanowisko tutaj Core'a, że dobrze, sobie rób to FG Members, ale to nie jest i nie będzie to oficjalne repozytorium FlightGear'a. No ale tutaj IAHM chyba nie mógł się do końca z tym pogodzić, że FG Members nie będzie oficjalny, więc powstawały różne nieprzyjemne i dziwne sytuacje. I tak tutaj mamy list na liście mailingowej, że pewna osoba pisze, że zwolennicy FG Members redagują wiki FlightGear'a w taki sposób, żeby pokazać FG Members jako równorzędne repozytorium do FG Addon. Więc można powiedzieć, że taki świeży czytelnik czytający takie wiki mógłby stwierdzić, że no, FlightGear ma dwa repozytoria statków powietrznych. Jednym z nich jest FG Addon, a drugim FG Member. I że może sobie wybrać, które ma używać. Czyli nie było jednoznacznie napisane, że to jest jakieś repozytorium strony trzeciej, a oficjalne to jest FG Addon. Tak? Więc tutaj było takie trochę forsowanie też obok FG Addon, że jest sobie też FG Members i może sobie wykorzystaj FG Members, bo tam jest Git. Tu nawet takie teksty poszły do tłumaczenia chyba na portugalski. No więc było co odkręcać, tak? Core FlightGear'a no, musiał to odkręcać, takie teksty. Inną dramą była drama z autorem wahadłowca kosmicznego, gdzie tutaj autor wahadłowca no, wrzucił sobie do swojego repozytorium jakieś zmiany, ale też poprosił IAHM Cola, żeby nie wrzucał jeszcze tego do FG Members, dlatego że tam są jeszcze jakieś niedociągnięcia, błędy, które po prostu trzeba poprawić i on wie, że tam są błędy, nie chciał, żeby tam użytkownicy zgłaszali mu te błędy, bo on wiedział, że i tak to trzeba naprawić. No ale IAHM Cola, powołując się tutaj na licencję, no że przecież wolno mu kopiować, więc to skopiował, tak, nie posłuchał się prośby autora. Inni programiści Core'a tłumaczyli IAHM-owi, że oni jednak starają się tu słuchać po prostu próśb autorów statków powietrznych, no bo to jest ich poszanowanie, tak? Poszanowanie też ich woli, ich wkładu w to, że rozwijają te samoloty, dzięki którym też sam FlightGear istnieje, żeby tworzyć też jakąś taką miłą atmosferę z deweloperami statków powietrznych. No niestety IAHM tutaj wykazał się taką ignorancją, tak? Że po prostu powołał się na licencję i tyle. I całkiem możliwe, że przez to tutaj mamy podręcznik do Space Shuttle, tak, tutaj autora wahadłowca kosmicznego. Mamy Standard Edition, który jest darmowy dla użytkowników FlightGear'a, ale dla użytkowników FG Members jest już płatny 10 euro. No i z całej tej dramy rozumiem to, że zwolennicy FG Members i ten cały użytkownik IAHM, no przez to, że jego pomysł z Gitem został odrzucony, zaczął wyolbrzymiać mocno pokazywanie administratorów i opiekunów repozytoriów, tak, zaczął pokazywać ich wszystkich w bardzo negatywnym świetle, no po prostu jakby pokazując, że ci ludzie są jacyś opresyjni, że walczą z wolnością twórczą, że nie wolno po prostu sobie swobodnie tworzyć statków powietrznych, bo pilnują tego repozytorium, mało tego jeszcze utrudniają, tak, utrudniają w taki sposób, że trzeba SVN-a używać, utrudniają w taki sposób, że się pytają, a na jakiej to jest licencji. No i że ogólnie tak, że są strasznie opresyjni. I tutaj właśnie pokazuje to ten post, gdzie ktoś wrzucił pliki dźwiękowe dla samolotu Boeing 717. No i to widzimy odpowiedź, tak, pierwsza reakcja IAHM Cola, no że fajnie, dzięki, i od razu wrzucił to do FG Members.
A co zrobili opiekunowie repozytoriów? Zapytali się, na jakiej są licencji te dźwięki, no i po prostu skąd je wziął. No i ta osoba twierdziła, że wszystko jest na GPL, więc i Achim Kohl też był zadowolony, że no przecież wszystko jest ok, o co wam chodzi, czepiacie się, właśnie utrudniacie pracę przez takie pytania, że jesteście opresyjni, zabraniacie wolności, no i takie tam ogólnie były teksty. No ale finalnie w toku tych pytań, można powiedzieć takiego śledztwa, no wyszło po prostu, że jeden z plików nie spełniał tak GPL, nie był zgodny z GPL-em, miał jakąś tam inną licencję, więc wrzucanie tego do FlightGeara, no można powiedzieć, łamało tą licencję. Co zrobił Achim Kohl? W zasadzie dalej optował przy swoim. Że zadawanie takich pytań, na jakiej to jest licencji, jak tutaj, jest straszną opresją i że ten Achim Kohl musi wręcz bronić tych biednych ludzi, którzy po prostu chcą wrzucać rzeczy do repozytorium, że musi ich bronić przed tymi złymi, opresyjnymi moderatorami i administratorami i strażnikami repozytoriów. Także bardzo ogólnie zły wydźwięk tutaj szedł na to wszystko. No i sam Achim Kohl nie poczuwał się jakoś do odpowiedzialności, żeby posprzątać po sobie to, że wrzucił plik niezgodny z licencją. Na szczęście inna osoba no, musiała sprzątać po nim, która bardziej się poczuwała do jakiejś tam odpowiedzialności co do licencji. No ale jak dla mnie ten post też pokazał postawę Achim Kohla, że właśnie wykorzystywał licencję, bo mu wolno kopiować, tak, nie słuchając się prośby autora wahadłowca kosmicznego. Tak, wykorzystywał licencję, jeżeli była to na jego korzyść, ale z drugiej strony łamał licencję, jeżeli po prostu tak mu było wygodnie, bo chciał sobie wrzucić pliki dźwiękowe do samolotu. No jak dla mnie cały ten wątek na tym forum tutaj pokazuje, jak sobie troszkę Achim Kohl strzelił w kolano, pokazując brak poszanowania do licencji, a co jest po prostu wśród poważnych ludzi, którzy poważnie traktują FlightGeara, wręcz nieakceptowalne. I ten wątek też pokazuje, jak ogólnie ludzie są nieświadomi licencji i tego, że mogą łamać prawo. Tak, tutaj był inny zwolennik FG Members, który podchwycił tą narrację i Achim Kohla, że moderatorzy są jakimiś tyranami, że tu straszna krzywda się dzieje tym ludziom. Ale taka osoba właśnie nie rozumiała, że nie wolno wziąć cudzej pracy, czyli pracy własnościowej, nieobjętej licencją GPL, że nie można tego wziąć i sobie wrzucić do FlightGeara i powiedzieć, że to jest teraz na licencji GPL. No tak osoba tego nie rozumiała, tak? Ona nie rozumiała, że to jest po prostu spiracenie i że tak się nie robi. I dlatego potrzebni są właśnie tacy ludzie, tacy ci źli strażnicy tak zwani, tak? Którzy będą tego pilnować, no bo właśnie tacy ludzie mogliby wręcz doprowadzić do upadku całego FlightGeara. No ale właśnie skoro Achim przedstawiał całą sytuację w takim świetle, że tu są źli moderatorzy, którzy ograniczają wolność, no my jako ludzie właśnie stawiamy się bardziej po stronie ofiary, po stronie słabszego, po stronie tego, który jest w opresji niż tego kata. No to jest jakaś nasza taka ludzka, normalna postawa i to bardzo dobrze, tak? Jeżeli terrorysta atakuje niewinnych ludzi, no to stawiamy się po stronie tych niewinnych ludzi. No tylko co, jeżeli ktoś specjalnie przedstawia kogoś jako terrorystę, a ten ktoś w ogóle terrorystą nie jest i nikogo nie atakuje. Bo jak można nazwać pytanie o licencję jakimś terroryzmem, tak? To jest zwykłe pytanie. Więc tak tutaj byli administratorzy według mnie demonizowani, a ludzie, część ludzi przynajmniej w to uwierzyła. Ludzi, którzy nie rozumieli licencji, tak? Tak bym to ujął. No i tacy ludzie zebrali się, myślę, wokół FG Members bardziej. No i doszło też do pewnego rozłamu, tak? Powstały takie dwa obozy. Można powiedzieć właśnie ludzi odpowiedzialnych za licencję, poczuwających się do jakiejś tam odpowiedzialności i dbających o te licencje. I to był ten oficjalny core FlightGeara. Jak i ludzi, bym powiedział, takich romantycznych wolnościowców, którzy uważali, że to jest open source, dzielmy się, nie sprawdzajmy licencji, po co to w ogóle robić, po prostu sobie frywolnie działajmy i dzielmy się plikami i tak dalej. Ja sam po części też to rozumiem, dlatego że często te prawo własności intelektualnej no, jest zbyt rygorystyczne, zbyt ostro gdzieś tam to poszło. W takim sensie, że zwłaszcza na Zachodzie, tak, w Stanach Zjednoczonych, że to już nie chroni twórcy, tylko powstają firmy jako trole patentowe, które tak nabywają patenty tylko po to, żeby oskarżać inne firmy o naruszanie tych patentów jako właśnie własności intelektualnej. No i w ten sposób tylko zarabiają, tak, czyli nie wytwarzają żadnych dóbr, niczego nie robią, tylko żerują, tak, żerują na tych patentach. I to jest właśnie chore, tak, i te prawo własności intelektualnej też według mnie gdzieś tam poszło za daleko. Ale z drugiej strony żyjemy w takim świecie, że nie możemy narażać projektu na umieszczanie w nim spiraconego kontentu. To by mogło utopić cały projekt po prostu. No ale ci ludzie właśnie wolnościowcy, że tak powiem romantyczni, stworzyli sobie własne forum. Nazywali się tutaj Free Flight, Free Speech. Niezależne forum użytkowników i deweloperów FlightGeara. Tak, czyli wyraźnie widać, że kładą nacisk na wolność, wolność wypowiedzi. No wolność wypowiedzi dlatego, że właśnie uważali, że są mocno banowani przez administratorów. Tu mamy właśnie klub zbanowanych. Z tego co wiem, to na forum ci ludzie byli banowani na przykład za
ataki personalne kogoś, tak? Jeżeli personalnie się kogoś obrażało, no to jak najbardziej można za takie coś dostać bana, tak? Bo rozmowa ma być merytoryczna, a nie, że kogoś obrażamy. A tutaj wystarczy przeczytać list otwarty do Kurta Olsona, który widać, jak mocno jest też obraźliwy i stawia go w bardzo złym świetle. Tutaj na przykład taki jeden użytkownik, chyba właśnie Jabberwocky, który stworzył to forum, wręcz porównał działania tych złych administratorów FlightGeara. No właśnie do czego? No właśnie tutaj człowiek sobie szuka największych krzywd, jakie sobie ludzkość wyrządzała, więc oczywiście porównał to do nazizmu. No i takie tutaj absurdy są. Ci ludzie bardzo mocno wszystko wyolbrzymiają, po prostu, jak dla mnie. Ale tu można się właśnie zapoznać z tym klubem zbanowanych, poczytać, jakie ich jest stanowisko, co oni o tym wszystkim myśleli. No ale tak jak mówię, ja mam takie odczucie, że to są tacy romantyczni wolnościowcy, troszkę nie mający jakby troszkę pojęcia o chyba prawie, tak, i licencjach. I uważają, że po prostu można brać czyjąś pracę i wrzucać to do FlightGeara. I co by się mogło stać, tak? Taka osoba, która jest strażnikiem, tym złym strażnikiem repozytorium, całkiem możliwe, że to ona zostanie oskarżona o wrzucanie takich plików, bo to ona zatwierdza takie pliki. No i też można by mieć troszkę wyobraźni takiej, że można by narazić wręcz cały projekt na upadek, no bo wyobraźcie sobie, że jakaś firma prawnicza przeskanowałaby pliki FlightGeara, gdzie tacy wolnościowi ludzie by sobie wrzucali, co tam by chcieli. A taka firma prawnicza by tam znalazła, nie wiem, może setkę, 200 plików po prostu spiraconych, tak? Po prostu wziętych z innych statków powietrznych komercyjnych. I taka firma mogłaby napisać wręcz do platformy hostującej FlightGeara i powiedzieć, no słuchajcie, wy tutaj, okej, hostujecie te projekty open source, niby FlightGear jest tym open source'em i na licencji GPL, no ale patrzcie, oni tutaj mają spiraconych z 200 plików, no i weźcie coś z tym zróbcie. Bo jak nie, to może właśnie was oskarżymy o to, że łamiecie prawo. No i co zrobi taka platforma hostująca? No najprawdopodobniej, wiedząc już o tym, że rzeczywiście doszło do naruszenia prawa, może się, że tak powiem, nie ceregielić i zamknąć cały projekt. No i tacy radośni ludzie, którzy mówią, róbmy sobie, nic nie sprawdzajmy, no mogliby się obudzić rano i zobaczyć, że nie ma w ogóle repozytoriów FlightGeara. I kolejna sprawa to czarny PR w mediach, tak? Może nie w mediach głównego nurtu, ale w mediach takich około open source'owych. No poszłaby informacja w świat, że tutaj FlightGear piracił i jest projektem niepoważnym, tak? Tam są niepoważni ludzie. I nawet jeżeli ktoś by był fair i przestrzegał prawa, byłby raczej rzucony do jednego wora, że jest jakimś no, idiotą, który piracił, bo przeważnie tak to niestety działa. No i tak, zobaczmy dalej, co się stało. Mamy tutaj post od Kurta, administratora. Tak, informacje o tym, że dwóch użytkowników zostało całkowicie usuniętych z forum. Jest to właśnie i Ahm Cole, jak i Jabby Walker, czyli założyciel tego forum alternatywnego. Tu mam też informację, że decyzja nie została podjęta przez jedną osobę, przez Kurta, tylko tam było jakieś, zebrało się jakieś grono właśnie osób związanych z FlightGearem i razem podjęli taką decyzję. Czy jest to decyzja słuszna? Oczywiście można polemizować, może rzeczywiście można było ich zostawić, nie robić takiej większej dramy, bo z drugiej strony pokazywało to tylko im, utwierdzało ich w tym twierdzeniu, że także taki administrator jest jakimś tyranem, który właśnie usuwa ludzi, usuwa wolność słowa. Może sprawa by się uspokoiła, ale z drugiej strony można też zobaczyć, że dano im aż 6 miesięcy, tak, pół roku działalności, tej toksycznej działalności na forum i właśnie przedstawiania tej całej sytuacji, tak, wyolbrzymiania tej całej sytuacji, co można było zobaczyć na wątku z tymi plikami dźwiękowymi, no po prostu straszne wyolbrzymianie, jaka wielka krzywda tu się dzieje twórcom statków powietrznych, że są wręcz jakoś tam represjonowani. No cóż, tak czy siak zostali usunięci, mamy tutaj też taki zarys właśnie szkicu oficjalnego stanowiska w sprawie FG Members. No ale tutaj, jak pokazywałem wam to stanowisko, już mamy rozbudowane bardziej, wersja 2.2 z 2018 roku. Nie będę wszystkiego czytał, ale warto właśnie ogólnie zapoznać się z tym i znać to stanowisko oficjalne FlightGeara, a stanowisko oficjalne jest takie, że FG Members jest wrogim rozwidleniem. Co to jest wrogie rozwidlenie? No rozwidlenie, czyli można powiedzieć, jest to po prostu kopia repozytorium, tak, kodu źródłowego. Takie rozwidlenia to jest jak najbardziej legalne i jest ok, tak, można sobie kod kopiować, nawet tak się pracuje na Gicie, że właśnie kod się kopiuje, pracuje się nad swoją kopią, a następnie zmiany wysyła się do repozytorium oryginalnego. Więc jak najbardziej robienie forków i rozwidleń jest w porządku, tylko właśnie wrogość polega na tym, kiedy sobie zrobisz takie rozwidlenie, taką kopię i nakłaniasz wszystkich programistów, żeby przeszli pracować do twojego forka, tak? Czyli żeby porzucili oryginalne repozytorium i zaczęli pracować nad twoim forkiem, nad twoim rozwidleniem, no dzięki czemu powstaje alternatywny program, tak? Alternatywne oprogramowanie. No i myślę, że rzeczywiście tutaj i Ahm Cole
dokonał wrogiego rozwidlenia, bo w ogóle się z tym nawet nie krył, że on chciał, żeby FG Members przejęło FG Data. No tylko Iachim Kol twierdzi, że to nie było wrogie rozwidlenie, dlatego że on chciał przejąć tylko jedno repozytorium, tak? Tylko statki powietrzne, a nie całego Flightgeara, tak? Jakby chciał przejąć całego Flightgeara, to by wtedy było wrogie rozwidlenie. No tutaj niech każdy sobie myśli, co chce, ja sobie myślę jednak, że jeżeli chcesz przejąć przynajmniej jedno repozytorium, no to robisz wrogie rozwidlenie tego jednego repozytorium, tak? Więc jest to wrogie rozwidlenie, jak najbardziej. Jeszcze może taka moja dygresja, że wrogie rozwidlenia bywają też pozytywne. Na przykład mieliśmy historię, że firma Oracle przejęła pieczę nad takimi projektami jak OpenOffice i na przykład jeszcze MySQL, może coś tam jeszcze było. No i firma Oracle nie cieszyła się popularnością wśród społeczności open source, była uważana za trolla patentowego, więc zrobił się pewien popłoch w środowisku, że te projekty trzeba ratować. Więc tutaj wrogie rozwidlenie było uzasadnione, więc skopiowano te kopie tych programów. I właśnie rzeczywiście namawiano programistów, tak, którzy pracowali wcześniej nad oryginalną wersją, żeby przeszli na właśnie forka i rozwijali forka, żeby po prostu zostawili korporację i przeszli do społeczności. Można powiedzieć, że to było słuszne wrogie rozwidlenie i okazało się nawet, że te wrogie rozwidlenia, że to one bardziej przetrwały, zaczęły dominować, tak, zaczęły być coraz lepsze niż ten projekt oryginalny. Tak się przynajmniej stało z LibreOffice, tak, bo to właśnie LibreOffice wtedy powstał na bazie OpenOffice'a jako te wrogie rozwidlenie. No i z tego co widzę, to właśnie LibreOffice dużo prężniej i lepiej się rozwija niż OpenOffice, a Oracle wręcz pozbył się OpenOffice'a i OpenOffice przeszedł do Apache. Podobnie było z MySQL-em, gdzie właśnie powstał fork MariaDB i tutaj prawdopodobnie było podobnie, tak, że można było to nazwać za wrogie rozwidlenie, no bo jednak społeczność tutaj nakłaniała programistów, żeby przeszli do projektu społecznościowego. No i tutaj mamy wrogie rozwidlenie, można powiedzieć słuszne, no bo była obawa, czy te projekty przetrwają, tak, bo Oracle słynął z tego, że może zwalczać open source. Więc obawy były słuszne i były słuszne wrogie rozwidlenia i to bardziej wrogie rozwidlenia, myślę, przetrwały niż te projekty oryginalne. Jeżeli chodzi o Flightgeara, raczej nie było tutaj podstawy, żeby robić wrogie rozwidlenia, tak? Nic nie zagrażało projektowi, a wręcz można powiedzieć, że to właśnie te wrogie rozwidlenie było bardziej zagrożeniem dla istnienia Flightgeara, bo tam nie respektowano licencji. To jak możemy zobaczyć właśnie też w punkcie pierwszym, najczęściej jest tak, że właśnie te rozwidlenia upadają, tak? Jeżeli ktoś chce zrobić wrogie rozwidlenie, to najczęściej mu się nie udaje, tak? Bo to ma sens, jeżeli właśnie rzeczywiście jest zagrożenie nad oryginalnym projektem, tak jak to było, tak, na przykład z OpenOffice'em. Więc wtedy społeczność czuła, że rzeczywiście to jest dobry ruch i trzeba to zrobić. No a tutaj nie było żadnego zagrożenia dla Flightgeara, tak? Pilnowanie licencji nie jest zagrożeniem, jest wręcz dobrem, które trzeba robić, tak? Bo to uchroni projekt przed upadkiem, więc żadnego zagrożenia nie było. Tym bardziej wręcz wrogie rozwidlenie, no raczej jest to strata energii. I tak właśnie niestety było. Teraz po latach można zobaczyć, że jednak FG Members było po prostu stratą energii i próbą właśnie stworzenia alternatywy, która podupadła, przynajmniej tak to teraz można zobaczyć. Jak chociażby wejdziemy sobie na forum, dajmy sobie home, tak, jest strona główna, dajmy sobie rok 2024. Ileż postów tutaj już tworzą w tym roku? Mamy trzy jakieś tutaj działy, gdzie ktoś coś napisał. Więc można powiedzieć, że forum wymiera raczej. Jeśli chodzi też o to, co się dzieje w repozytorium, tak, tutaj mamy właśnie na GitHubie ich repozytorium. Zobaczcie, że jest tutaj aż 882 różne repozytoria. Jak sobie w to wejdziemy, tak, to mamy tą całą listę. No i możemy tutaj zobaczyć, tak, tu mam sortowanie od najświeższych, tak, czyli tam, gdzie się jeszcze coś dzieje. I mamy tutaj samolot C-17 rozwijany, tak, aktualizacja była 3 dni temu. Tutaj mamy Cessnę, aktualizacja ze stycznia tego roku. No i dalej już mamy rok 2023. No i tu już jest słabo, tak? 22 i 2020. Więc no jak na 882 repozytoria, to raczej niewiele się tu też dzieje. Też jak sprawdzałem, nawet te statki powietrzne, które zostały skopiowane z FG Addon, no to po prostu w FG Addon mamy już kolejne zatwierdzenia, a w FG Members wciąż ich nie ma, wciąż ich brakuje i wygląda na to, że nawet nie jest to, co było zapowiedziane, że FG Members będzie kopiowało tak zawsze to, co jest w FG Addon. Więc jednym słowem widać, że też poza jednym w zasadzie samolotem nie za wiele się tu w tej chwili dzieje.
No więc można powiedzieć, że ten punkt też jest prawdą, tak? Prędzej czy później taki fork, jak nie ma mocnego argumentu, dlaczego on powstał, no to po prostu upadnie, tak? Bo szkoda ludziom ładować w to energię. Lepiej przecież rozwijać oficjalne zasoby, a nie jakiegoś tam forka. No i też możemy tu wyczytać, że FG Members zostało całkowicie odrzucone. Można powiedzieć, że sam autor sam sobie strzelił w kolano i dał argumenty dlaczego. A dlatego, że w żaden sposób nie poważał licencji. A dla poważnych ludzi no, jest oczywiste, że licencji trzeba przestrzegać, tak, że prawa trzeba przestrzegać. Że nie wolno nam narazić projektu tylko dlatego, bo komuś jest wygodnie wrzucać pliki tak od razu bez podawania licencji. Jasne, że tak jest wygodniej, ale to może właśnie doprowadzić projekt do upadku, co już mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o chociażby roszczenia prawne. A takie roszczenia prawne też nie są bezpodstawne, to nie jest jakiś wymysł, bo mieliśmy też taką sytuację, że ktoś zrobił samolot do Flight Geara, była to jakiś tam Honda chyba, w każdym razie jakaś japońska marka. No i jakoś prawnicy wyczaili, że ten samolot powstał dla Flight Geara i wysunęli tutaj właśnie prośbę o usunięcie logotypu, tak, został naruszony logotyp tej firmy. No tutaj Core Flight Geara stwierdził, że po prostu usuną cały samolot. Może tutaj była to zbyt drastyczna decyzja, bo może wystarczyło usunąć logotyp z tego samolotu, a sam samolot mógłby zostać. No ale już widocznie wolano dmuchać na zimne i się nie bawić tutaj w aspekty prawne. Też kolejnym argumentem za tym, że dwa repozytoria statków powietrznych to nie był dobry pomysł, jest to, że na przykład autorzy samego Flight Geara często wprowadzają jakieś istotne zmiany do symulatora, tak jak na przykład pojawienie się kompozytora nowego sposobu tworzenia oświetlenia. No i wtedy też core takiego Flight Geara jest zobowiązany do tego, żeby te wszystkie statki powietrzne, które oficjalnie wspierają, no żeby dalej współpracowały z obecną wersją Flight Geara, więc oni te wszystkie statki powietrzne w jakiś tam sposób poprawiają, dostosowują do tego, żeby działało to z najnowszą wersją Flight Geara. Gdyby obok istniało drugie repozytorium alternatywne na Gicie, oznaczałoby, że trzeba by tą pracę wykonać może dwa razy. Z kolejnych rzeczy możemy się też dowiedzieć, czego już dokładnie też nie sprawdzałem, że FG Members no zostali tutaj też oskarżeni o to, że stali się agregatem niemalże wszystkiego, nie tylko statków powietrznych, ale także terenu, także TerraSync, sobie stworzyli własny TerraSync, nazywali go TerraGit, także agregowali hangary stron trzecich, nie tylko te oficjalne, więc starali się tam wrzucać po prostu wszystko. No w tym oświadczeniu możemy też wyczytać, że dochodziło do takich sytuacji, że autorzy jakichś tam treści, typu na przykład statki powietrzne, specjalnie nie wypuszczali tego na licencji GPL, tylko dlatego, żeby nie trafić do FG Members. No co można powiedzieć, że dochodziło do takiej sytuacji, można powiedzieć, szkodliwej dla środowiska open source, gdzie ktoś chciałby wydać coś na open source, ale specjalnie tego nie robił, bo wiedział, że jak to zrobi, to trafi do FG Members, a nie chciał, żeby jego praca trafiła do FG Members. Więc tak tworzył taką licencję, która uniemożliwiała swobodne kopiowanie, tak? Więc no nawet do takich rzeczy podobno dochodziło. Także no ciekaw jestem, jak teraz na to patrzą pewni przynajmniej ludzie z FG Members, czy dalej optują przy swoim. Ale możliwe, że wielu z nich zmieniło zdanie i po prostu powrócili do oficjalnego Flight Geara, bo muszę przyznać, że w FG Members byli twórcy statków powietrznych, których ja no szanuję za to, jaki wkład włożyli w te statki powietrzne, w ich rozwój i że są, można powiedzieć, tutaj cennymi deweloperami statków powietrznych. No i byli też tutaj w tym FG Members, ale jednak powrócili do oficjalnego Flight Geara. Tak więc podsumowując, mamy tutaj, najpierw to był po prostu spór o repozytorium, jakie będzie użyte, który przerodził się po prostu w oczernianie administratorów i opiekunów repozytorium, że są strasznie opresyjni wobec zwykłych twórców i użytkowników Flight Geara, że nie pozwalają swobodnie rozwijać statków powietrznych, co z tego, co sam przeczytałem i zobaczyłem, muszę stwierdzić, że jest po prostu nieprawdą. Uważam, że administratorzy po prostu dbali o to, żeby repozytorium nie zostało skażone spiraconymi treściami, co jest właśnie dobre dla projektu, a nie negatywne. Uważam wręcz, że należy tym opresyjnym strażnikom repozytoriów wręcz podziękować za ich pracę, za ich wkład i za to, że właśnie stali na straży i dbali o to, żeby właśnie wszystko było legalne. I mam też nadzieję, że osoby, które kiedyś tego nie rozumiały, że z tego już wyrosły, że może były w takim wieku, gdzie ciężko było im to zrozumieć, może teraz po tych 9 latach tak bardziej dojrzały i już teraz to rozumieją. Jak najbardziej są z powrotem zapewne mile widziane w oficjalnych repozytoriach Flight Geara. Jak możecie zobaczyć, jestem tutaj nawet bardzo stronniczy, no ale ciężko mi tutaj w jakikolwiek sposób FG Members obronić, tak? Raz, że godzili się na łamanie prawa albo wykorzystywali licencję pod swoje widzimisię, gdzie im to było wygodnie, to ją wykorzystywali do tego, żeby kopiować, a z drugiej strony nie respektowali licencji, po prostu wrzucając niesprawdzone pliki.
Widziałem też ich wyolbrzymianie, całą tą histerię na administratorów, gdzie zwykłe pytanie po prostu o licencję uważali, że jest jakimś strasznym aktem jakiegoś terroru na zwykłych użytkownikach. Także tutaj do tego, jak ta drama się rozwinęła, to jak najbardziej no, FG Members uważam, że niepotrzebnie w to poszli. Mogę tylko powiedzieć, że racja jest w tym, że Git jest wygodniejszym i lepszym do rozwoju repozytorium, co już mówiłem wcześniej. Gdyby tutaj zwolennicy FG Members no, po prostu pogodzili się z tym, że ich repozytorium Git nie będzie używane jako oficjalne i nie tworzyli tych wszystkich nieprawdziwych historii o złych moderatorach, no całe to oświadczenie by pewnie nawet nie powstało, bo nie byłoby po co. Repozytoria stron trzecich bez problemu istnieją obok oficjalnego Flygear i nikt nie robi z tym problemów, tak samo mogłoby sobie istnieć FG Members. No a tak ich działania po prostu no, musiały zostać potępione, bo rzeczywiście zaczęło to już działać na szkodę całego projektu, na zły wizerunek administracji, jaki właśnie rozłam cały, jaki się dokonał. Tak więc możecie dać znać, co wy o tym sądzicie, czy może używacie FG Members, czy może nie. Chociaż jak się przyznacie, to już nie pobierzecie sobie PDF-a za darmo do wahadłowca kosmicznego, więc możecie to mieć też na uwadze. Ale może też macie jakieś inne informacje, o których nie powiedziałem. Także dajcie znać i to będzie tyle w tym odcinku. Do usłyszenia, do następnego razu. Cześć wam!